Przed nami jest Sławek. Sławek, znak krótkofalarski. 9JY, ćwiczenia GSPM komowe, Glaskowa 2019. Zabezpieczamy przez jakieś pół godziny do godziny łączność dla Państwowej Straży Pożarnej. W zdarzeniach, które miały miejsce w Glaskowej. Pierwsze zdarzenie to jest wypadek autobusu z dziećmi, na który najechały samochody osobowe. Drugie zdarzenie to jest upadek paralotniarza do lasu i tam ekipa wysokościowa z GoPro pracuje nad zlokalizowaniem i zdjęciem tego nieszczęśnika. Kolejny aspekt to jest osunięcie się ziemi w pracach w wykopie i tam ekipa ze specjalistycznym sprzętem też uwalnia ludzi, którzy zostali na dole zasypani. My ze swojej strony zabezpieczamy łączność na wypadek w scenariuszu, gdzie łączność na kanale powiatowym nie może się odbywać. Nasza ekipa jest również w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku dowodzenia w Limanowej oraz koledzy z przemiennikiem na górze koło Limanowej na krzyżu. Tam jest uruchomiony przemiennik C4 FM. Pracujemy w modulacji C4 FM w modulacji cyfrowej. Jest to chyba po raz pierwszy w ćwiczeniach wykorzystana częstotliwość. Mogę powiedzieć tylko tyle, że na tyle jest to utrudnienie, że pomiędzy Państwową Strażą Pożarną, lokalizacją zdarzenia w Laskowej jest góra jedna i druga z przewyższeniem prawie 700 metrów nad poziomem morza. Też dlatego wykorzystaliśmy przemiennik do działań. Zrobiliśmy sobie wcześniej próby. No i w tej chwili już koledzy przekazują komunikaty do stanowiska dowodzenia w Państwowej Straży Pożarnej. Już z tego co widzę, ten aspekt jest powoli realizowany. Wszystko do momentu, aż szef łączności Państwowej Straży Pożarnej Witold Fajnacki przeniesie łączność na kanały zapasowe awaryjne, które są w dyspozycji Państwowej Straży Pożarnej. Okej, czyli całe zdarzenie na obecną chwilę rozgrywa się tam, Sławku. Całe zdarzenie rozgrywa się tam. Plus... Za górką, zaraz tam podejdziemy, tak, tam pokażemy jest materiał. Tu jest autobus przewrócony, tutaj są z autobusu ewakuowane dzieci. I na okolicznych wzniesieniach jest też upadek tego paralotniarza, który po prostu spadł w koronę drzew. Przejdźmy może do namiotu łączności, Sławku, i opiszesz kto, co, jakie ma funkcje przydzielone. Bardzo króciutko. Dokładnie. Jesteśmy w namiocie głównym. Tak, w namiocie głównym szef zespołu łączności przekazuje komunikaty dla krótkofalowców, którzy siedzą przy radiostacji i obsługują radiostację w paśmie 70 cm. Jest to Michał SQ9ZG i Krzysiek SP9KA z zaprzyjaźnionego radioklubu SP9KR J z Limanowej. Oczywiście my w tej obsłudze radiostacji będziemy się zmieniać. Będą tutaj kolejni krótkofalowcy brać udział w tym. Chcemy po prostu jak największą grupę ludzi zaangażować w ćwiczenia. Czym je zaangażować w ćwiczenia? Żeby nie było tak, że przeważnie jedna osoba jest przy radiostacji, jedna osoba tą łączność realizuje. Powtarzaj to dokładnie do stanu dyżurnego. Dodatkowy kanał ratowniczy dla Daria 3. Czyli otrzymać informacje o ilości osób po prostu poszkodowanych. Kazał odesłać do prezesa Borysia. Czy ktoś po prostu z PZZK o po prostu tej informacji przekazać? Przez KDR-a. Ale ja udałem, ja muszę nic nie powiedzieć. Okej, czekam na potwierdzenie. Informacja będzie taka, że numer telefonu będzie dostępny.
Zadzwońcie do komendanta i przekażcie informację, bo już tu ma protestę. Nie, nie będziemy mogli wziąć udziału w działaniach czy coś, inni też muszą podjąć się cieniu, nie? To jest odnośnie wykopu. Dobra, i tyle, to leci. Operator koparki przekazany pogotowo, bo tak mówiliśmy. Dobra, czekamy na informację. Przyjmuję wiadomości. Słuchaj, komunikat następny, godzina 10.55. Wykop. Jeden przekazany pogotowiu. Operator koparki. Operator koparki. Dwóch w trakcie akcji wydobycia ziemi. Miejsce, nadzór budowlany na miejscu. Liczby poszkodowane. Zadzwoń, no 11. Ogólnie poszkodowane. Jeden przekazany pogotowiu. Dwóch w trakcie akcji wydobycia ziemi, nadzór budowlany na miejscu. A czarne dwie, tak? I jedna, 24 czerwone, 3. Jedna żółta i więcej zielonych. Tak. I 8 zielonych. 8 zielonych. Okej. Zabranych, Przekazany jest
Cooperowi. Ile osób tam jest? Dwie osoby. Osoba poszkodowana przekazana obsadzie. Transportowana do szpitala. Maciek, zgłaszam się i jest od razu komunikat. Działanie dobiegło. No właśnie, my też mamy, ale dobra, pierwszy twój. Przekazuję komunikat. Trzeci odcinek bojowy. Paralotniarz. Osoba przekazana, osoba poszkodowana przekazana obsłudze TOPR. LPR. LPR. Korekta LPR. Wymienionych, czyli 9, 1, 3, 4, 1, 8. Tych osób już nie ma na miejscu zdarzenia. Dobrze, na koniec. Tych wszystkich osób wymienionych od 9 do 8 nie ma już na miejscu zdarzenia. Jak to robić? Potwierdzić jeszcze raz. Nie potrzeba, Maćku, to teraz następny komunikat, a koledzy tam niech przekazują to, co było zapisane z wcześniejszego komunikatu. Okej, podawaj. Podaję następny komunikat z godziny 11:25. No właśnie, może oddam głos wiceprezesowi, czyli pod banderą czego? SPM Komu, czyli sieci łączności kryzysowej, która działa na terenie Polski. W ćwiczeniach uczestniczyły dwa kluby, SP9 KRJ i SP9 RNS z Nowego Sącza, KRJ z Limanowej. Wspólnie obsługiwaliśmy łączność, realizowaliśmy konspekt, w którym łączność profesjonalna przestała działać. I uruchomiliśmy łącze zapasowe w paśmie krótkofalarskim z wykorzystaniem emisji Fusion JAS-u C4 FM. Postawiliśmy na tę okoliczność przemiennik na Krzyżu w Limanowej. Dodatkowo w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej uruchomiliśmy ekipę trzyosobową, która również przy użyciu sprzętu Fusion obsługuje łączność z poziomu stanowiska dowodzenia. I my w Laskowej, realizując ćwiczenia pod kryptonimem Laskowo 2019, co widać na załączonym w tle obrazku, realizujemy łączność też w C4 FM z użyciem sprzętu, który został zainstalowany na górze koło Limanowej. I co ciekawe, udało się, i to z wielkim sukcesem, wdrożyć
zamiar taktyczny, jaki był założony, czyli utrata łączności na podstawowych kanałach operacyjnych będących w dyspozycji Państwowej Straży Pożarnej. I w to miejsce, czyli w najbardziej ten newralgiczny punkt, nośnikiem łączności stała się sieć krótkofalarska, która z wielkim sukcesem i przenosiła cały ciężar informacji pomiędzy sztabem kierującym działaniami ratowniczo-gaśniczymi oraz stanowiskiem kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej. Ciekawe doświadczenia, myślę, że tak, dla nas dużo wniosków wspólnych na przyszłość i mam nadzieję, że to nie koniec. No właśnie, nadzieję. Czy to są pierwsze i ostatnie ćwiczenia tego typu? Są to pierwsze ćwiczenia, na które zostaliśmy zaproszeni przez komendanta Państwowej Straży Pożarnej i Wydział Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Miasta Limanowa, starosta powiatowego Limanowa. Ciekawe doświadczenia, na pewno. Tutaj sama operatorka, ilość operatorów na poszczególnych stanowiskach została sprawdzona, zweryfikowana. Na pewno nazewnictwo, z którego korzysta łączność profesjonalna, była dana z jakimś utrudnieniem i w godzinach szczytu, w tym piku informacyjnym, przekazanie wielu komunikatów i potwierdzenie tego nastręczało tam jakiejś wzmożonej uwagi, natomiast nie było jakimś problemem, o czym też świadczy to, że ćwiczenia kończą się w zasadzie, bo jeszcze trwają pomyślnie i założenia, które zostały tym ćwiczeniom, według których te ćwiczenia zostały zorganizowane, zostały osiągnięte. Czyli rozumiem, że nie są to ostatnie ćwiczenia. Pierwsze, ale nie ostatnie. Nie, mamy nadzieję, że to dopiero początek, bo wymiana doświadczeń między siecią krótkofalarską, amatorską, a przyjmijmy, państwową siecią łączności bezprzewodowej, jaką dysponują służby ratownicze i wszystkie podmioty wspomagające, niesie wiele doświadczeń, wiele wniosków i mam nadzieję, że będziemy sukcesywnie wypracowywać wspólnie takie rozwiązania, które przyczynią się do tego, że w razie sytuacji kryzysowej SPF.com będzie w stanie nam zapewnić profesjonalną łączność w każdym miejscu województwa małopolskiego. Czyli ci amatorzy krótkofalowcy nie są wykluczani w żaden sposób z działań profesjonalnych? Nie są wykluczani, wręcz zostali zauważeni. To jest dla nas sukces i jest to sukces dla tego, czym zajmowaliśmy się do tej pory i dla organizacji, w ramach której tą łączność organizowaliśmy. Jasne, Sławku, w dwóch słowach oceny technicznej. Bardzo dobra łączność, średni zasięg, duży zasięg, trudność terenu. Łączność bardzo dobra, w zasadzie cały czas z raportem 5.9. Miejsce na przemiennik zostało wybrane bardzo dobrze i potwierdziły się próby w długich korespondencjach, nie było żadnych problemów. Naprawdę tutaj wyszło wszystko tak jak planowaliśmy, ale może nawet i lepiej, więc uważam, że bardzo dobrze i oby tak było w kolejnych ćwiczeniach. Oczywiście tutaj panowie z komendy mówią o kolejnych ćwiczeniach i mówią o tym, że wspólnie zaangażujemy się jeszcze nie raz. Natomiast oby to zawsze były ćwiczenia i żeby to nie były akcje takie, w których naprawdę musimy brać udział w kryzysowych działaniach. No bo to się będzie wiązało z tym, że stan infrastruktury tej profesjonalnej będzie uszkodzony przez różnego rodzaju zdarzenia, których nie chcielibyśmy na naszym terenie mieć, przynajmniej w realnych warunkach. W realnych warunkach, Szczególne podziękowania kierowane w tak, kierunku. Tak, dokładnie. Szczególne podziękowania dla starostwa powiatowego za zaproszenie i za zauważenie nas w konspekcie łączności kryzysowej. Podziękowania również dla komendanta i całego zespołu z Państwowej Straży Pożarnej z Limanowej i wszystkich służb, które brały udział w tych ćwiczeniach. Również podziękowania dla kolegów z klubu SP9 KRJ z Limanowej, którzy nas wsparli dosyć mocno w działaniach, organizując przemiennik na górze i samochód terenowy do tego, żeby tam wyjechać. Tu pragnę zaznaczyć, że wszystkie te działania, które prowadzimy, są działaniami społecznymi. Nikt za to nie dostaje pieniędzy. Działamy społecznie, jest to wolontariat na rzecz łączności zapasowej w tym kraju. Również podziękowania dla całej ekipy RNS-u, dla kolegów, którzy bardzo licznie wzięli udział w działaniach. Podziękowania dla wszystkich, którzy udostępnili sprzęt, przywieźli go na miejsce. Tak jak mówię, wszyscy to zrobili społecznie. Tutaj nie idą za tym żadne środki. Oprócz środków z kieszeni prywatnej radioamatorów, krótkofalowców zrzeszonych w obu klubach. To wszystko mówił
Sławomir Lach, wiceprezes Radioklubu. Wiceprezes Radioklubu. No i oczywiście oceny SPM komu też jesteś, Sławku, osobą wysoko postawioną, tak? No może nie kierowniczą? Wysoko postawioną, jestem zastępcą koordynatora SPM komu, więc tutaj też pozdrawiam całą ekipę zarządu SPM komu. Z tego miejsca, z tego zdarzenia, z tego inwentu, który się udało zrealizować z sukcesem. Dziękuję bardzo. Daliście radę. Dzięki. Daliśmy radę, dokładnie. Ok, jesteśmy w centrum Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej. Przede mną jest Maciek, SQ9 OND i kto? Mariusz. Dokładnie, SQ9 LFP. Maćku, powiedz, jakie zadanie tu, w tym miejscu mieliście przydzielone w tych ćwiczeniach Laskowa 2019? W dniu dzisiejszym mieliśmy przydzielone zadania przekazywania informacji z Centrum Dowodzenia w Laskowej drogą radiową za pomocą modulacji C4FM Fusion do Centrum PSP w Limanowej, jeżeli chodzi o Centrum Zarządzania Akcją. Oni przekazywali dalej już wedle swoich schematów. Tak, tak to mniej więcej wyglądało. Jak ta łączność u Was wyglądała pod względem technicznym, tak? Jakie częstotliwości, jaka dokładnie metoda, czy dyrektowa, czy przez przemiennik? No i jak to wyglądało od strony praktycznej? Czy były jakieś problemy, bo to przecież trudny teren? Ogólnie używaliśmy częstotliwości w pasma 70 cm naszego przemiennika SR9NS, modulacja C4FM, czyli Fusion. No i co? No łączności przebiegły bardzo pozytywnie, no ponad godzinę prowadziliśmy korespondencję. Wszystko przebiegało zgodnie z naszymi oczekiwaniami. I z tego co wiem, panowie z PSP są zadowoleni i powiedzieli, że połowę roboty żeśmy za nich zrobili. Mariusz, powiedz, to twoja pierwsza akcja w ćwiczeniach SPM komu, czy już kolejna? Czy nie, to już kolejna, bo pierwsza była ćwiczenia na Wysokim właśnie w lutym 2018 roku. Następna właśnie tu w tym miejscu, przy właśnie koordynowaniu łączności pomiędzy załogami ratowników a sztabem dowodzenia Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej. No i koordynowaniem całej akcji na terenie Laskowej, gdzie były prowadzone ćwiczenia w udzielaniu pomocy poszkodowanym w masowym wypadku, w wypadku parolotniarza, w wypadku budowlanym, symulowanym oczywiście. No także przebiegło wszystko pomyślnie, 100% komunikatów mamy potwierdzonych, które zostały odebrane i nadane. Myślę, że te ćwiczenia można uznać za udane. Czy one były dużo sprawniej przeprowadzone, oczywiście od tej strony krótkofalarskiej, SPM komowej, niż te poprzednie, większe w 2018 roku na Wysokim? Wiesz, trudno mi się odnieść fakt faktem co do sprawności tych ćwiczeń. Tam był inny charakter ćwiczeń, tam polegało to na nawiązaniu łączności drogą cyfrową przez DMR i bodajże, jak się nazywa ta emisja cyfrowa, którą wykorzystywaliśmy? Winlink. Winlink, właśnie. Czyli przesłanie wiadomości. Tak. To była całkiem inna specyfika ćwiczeń, a tutaj były prowadzone stricte działania typowo ratownicze przez ratowników Straży Pożarnej, Służby Pogotowia Ratunkowego, Policję, więc całkiem inna specyfika, więc trudno porównywać te dwa zagadnienia w tym momencie. Czyli za każdym razem SPM.com uczestniczy w różnych rodzajach tych ćwiczeń. Dokładnie. To nie jest tak, że ciągle łączność, ta łączność jest na różnych polach, tak? Ale to jest też, akurat dzisiaj była taka sytuacja, że tam mieliśmy sprawdzenie łączności, a tutaj mieliśmy przekazanie konkretnych komunikatów, oczywiście z prowadzeniem dziennika, konkretnej godziny, co się działo, kto do kogo przekazywał informacje, kogo trzeba zadysponować, więc to już są wewnętrzne sprawy akcji, ale generalnie to nie polegało tylko na nawiązaniu łączności bądź wysłaniu jednego e-maila, tylko to już było ponad godzinę żywej pracy na radiu. Jasne, to dziś tutaj ta łączność przez Was prowadzona, we dwójkę byliście, czy jeszcze ktoś? Osób. Robert było pewnie zabezpieczał jeszcze łączność? Osób, tak, Robert był, jeszcze kolega był. Robert, powiedz, jak Tobie się podobały te ćwiczenia, jak według Ciebie one wypadły? Rewelacji. Przedstaw się przede wszystkim, bo to tutaj widzimy kto, ale, Robert, ale warto coś powiedzieć. Tak. Ja byłem takim dodatkowym środkiem, który miał notować, tak jakby usprawniać i oczywiście przekazywać informacje
do obok, do pokoju, żeby to było w miarę wyraźne, czytelne. I generalnie no, każde ćwiczenia idą do przodu, każde ćwiczenia nas uczą. I generalnie ja uważam za owocne, za celujące. Świetnie. Czy ktoś jeszcze brał udział w tych ćwiczeniach przy radiostacji? Leszek. Leszku, SP9KRJ to oczywiście radioklub, a twój znak prywatny to? SP9 NSY. No i cieszę się bardzo, że mogłem wziąć udział w tych ćwiczeniach dzisiejszych. Zobaczyć, jak to wygląda właśnie od wewnątrz. No i wydaje mi się, że wszystko doskonale wypadło. Świetnie funkcjonował sprzęt, cała grupa, ekipa, także... Każdy miał jakieś zadanie. Że tutaj no, śmiało możemy wkraczać właśnie na tym polu do pomocy służbom. Świetnie. Leszku, czy możesz przedstawić osoby, które, do których były te wiadomości wszystkie przekazywane tutaj od, z pozycji radiostacji do tej komendy, tak? Czyli tam pewnie w tym drugim pokoju. Jak to się odbywało? Czyli wszystkie te informacje, które tutaj Maciek z Mariuszem i Robertem odbierali za pomocą radiostacji, były, Leszku, przekazywane gdzie? Panów koordynujących działania, czyli tutaj z Państwowej Straży Pożarnej Lubanowej. Oni tutaj koordynowali całą akcją i przekazywali oczywiście informacje dalej do sztabu. Może jeszcze gdzieś panowie wypowiedzą. Panowie, króciutko, bo nie chcę wam przeszkadzać. Jak ogólnie wypadły te ćwiczenia według was? Według nas współpraca z wami wypada bardzo korzystnie dla nas. Wzięliście nam dużo pracy takiej, której musielibyśmy tu sami wykonać, a łączność na terenie Laskowej jest słabej jakości i przez to była poprawa łączności między sztabem a stanowiskiem kierowania. Czyli jednak ci amatorzy są profesjonalni, tak? Tak, jednak mają na lepszym poziomie, bo tu jest łączność cyfrowa i trochę lepszej jakości ta łączność jest. Oczywiście wspieramy się za każdym razem, więc dziękuję za krótką informację. Będziemy korzystać ze środków waszych. Świetnie, czyli pierwszy i nie ostatni raz ćwiczymy ze sobą. Jeśli będzie jakieś zdarzenie masowe większe, czy kataklizm tutaj po powodzie, na pewno będziemy sugerować władzom, żeby z was korzystało. Bardzo dziękujemy. Maćku, to tyle, tak? Dzisiaj ćwiczenia Laskowa 2019 dobiegły końca, tak? No, jak dla nas dobiegły końca, a panowie tu zostają, pracują dalej. Ale jeszcze są dwie osoby, które prowadziły koordynację pracy przemiennika DMR-owego. O, właśnie. Bo... Ale nie momencie, tylko te osoby, które były tam, gdzie przemiennik. Nie tylko my prowadziliśmy tu działania, więc my tu mamy całą listę. Jeżeli kogoś pominę, to niespecjalnie. A więc tak, w Limanowej pracowały osoby. Powymieniam może ze znaków. Nieskromnie, zacznę od... Ja byłem Laskowy. Mnie. Stąd. Laskowy. Dobrze, no to zacznijmy może od Laskowej. SQ9 od IGG, Sławek. SQ9 od V, Darek. SQ9 SZG, Michał. SQ9 WFX, Karol. SP9 KA, Krzysiek. To były osoby w Laskowej. Na przemienniku na krzyżu pracowały osoby SP9 i VR, Rafał. Czyli to jest to miejsce, o którym właśnie teraz mówiłem, czyli tam, gdzie był zainstalowany przemiennik. Tak. Rafał, pokaż się wszystkim. Pomachaj ładnie, Rafał. I kto jeszcze był z Rafałem? SP9 JW. JW Michał. Klub SP9 KRJ oczywiście. Tak, w Limanowej w PSP pracował Mariusz, SQ9 LFP, SQ9 NKL Robert, SP9 NSY Leszek, no i ja SQ9 OND Maciej. Dokładnie tak. Dziękujemy. Laskowa 2019 zamknięta, tak? Zamknięta. Oby nie na zawsze. A wideo i fotorelacje jak zwykle... Agata, SQ9 ABC, tak? Kiedy i gdzie ukaże się fotorelacja? Niebawem to na pewno, ale gdzie? Niebawem na naszej radioklubowej stronie www.radioklub.pl. Zapraszamy. Dokładnie. Dobra, zostawię lajk.